Co wydarzy się w ten weekend? Witam serdecznie, kochani, najkochańsi subskrybenci i widzowie. Jeśli jesteś tutaj nowy i pierwszy raz znalazłeś mój kanał, proszę zasubskrybuj koniecznie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a nie pominiesz żadnych moich wróżb kolektywnych o miłości, rozkłady tygodnia, rozkłady na weekend, horoskopy i karty anielskie, także proszę zasubskrybuj koniecznie i zostań z nami. Oczywiście proszę Was o komentarze i lajki z kciuczkiem w górę. To bardzo ważne dla mnie i dla mojego kanału. Na wróżby indywidualne zapraszam wszystkich Państwa, którzy są w potrzebie. Napisz mi e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziesz w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. A ja podam Ci warunki wróżb indywidualnych. Serdecznie zapraszam. Kochani, dzisiaj mamy dwie grupy, które pokażą nam, co wydarzy się w ten właśnie weekend. Dobrze, więc popatrzmy, kochani, na karty. Pierwsza grupa, serduszko czerwone z napisem I love you. Druga grupa, szkiełko kryształowe. Wybierzcie sobie ten przedmiot, który Was przyciąga, przyciąga Waszą uwagę. Mamy tutaj dwie różne talie również tarota. Tarot światła i cieni oraz tarot mistycznych momentów. Już Państwu pokażę te karty, być może po prostu po kartach, po taliach wybierzecie. Pierwsza talia tarota, druga talia tarota. Zaczynamy, kochani, od grupy pierwszej. Co wydarzy się w ten weekend? I teraz mamy już na spodzie kart, czyli w przełożeniu talii, słońce, czyli piękny, pozytywny, słoneczny, letni, gorący weekend, który zapowiada wiele pozytywnych, dobrych, wspaniałych spraw. Niezależnie o czym myślicie, czy czasie spędzonym z rodziną. Oj, wypadły mi karty, być może coś ma to do znaczenia. Koło fortuny, czyli jakieś zmiany, kochani. Pozytywne oczywiście. W miłości być może. Królowa kubków, czyli królowa kielichów. W miłości pozytywne zmiany może ten weekend przynieść. Także coś pozytywnego się tutaj wydarzy. I zobaczmy karty, które mi wypadły jeszcze. Dodatkowo król pentakli, czyli jeśli myślisz o pracy, o zmianie pracy, o pieniądzach, to w ten weekend coś się wydarzy pozytywnego lub powinnaś pisać listy motywacyjne i starać się być może o podwyżkę, awans, lepszą pracę lub rozmawiać z szefem, bo tutaj król pentakli, czyli szef, osoba przełożona, no, odpowiedzialna za Twoją pracę, finanse, tak? Tutaj kieruj się swoim rozumem i intuicją, co Ci podpowiada intuicja. Paść kubków, czyli paść kielichów, być może poznasz kogoś lub ktoś młodszy od Ciebie lub młody duchem. Ktoś być może o Tobie myśli, może się w Tobie zakochać. I tutaj mamy w równej mierze brać i dawać, harmonia, balans. Także będzie pełen harmonii ten weekend. Jeśli myślicie o sprawach emocjonalnych, miłosnych, ponieważ najczęściej o to pytacie, to tutaj będzie rzeczywiście ktoś, nie wiem, jakiś romantyczny weekend, romantyczna randka, ktoś zakochany, kto stracił dla Was wręcz głowę. Ale uważajcie, jeśli chcecie coś stabilnego, szukacie stabilnego związku, uważajcie, kierujcie się swoim rozumem i intuicją. Myślcie o tym, by partner, partnerka dawała w tej samej mierze, co i brała, czyli dawanie i branie w równej mierze, harmonia, balans, by to wszystko odbywało się właśnie w równej mierze. I tutaj jest szansa na zakochanie się być może, na piękne spotkanie romantyczne. Ale jeśli szukacie czegoś stabilnego, tak jak mówiłam, stabilizacji, ponieważ mamy tutaj tego króla pentakli, to uważajcie, żeby nie obrócił się ten flirt,
to spotkanie w coś powierzchownego, ponieważ tej paść kielichów to powierzchowny jakiś romans, związek. Romantyczność, owszem, ale jeszcze taka niedojrzała, więc musiałaby się dopiero rozwinąć w coś stabilnego i patrzcie, żeby dawać i brać w równej mierze. Dziękuję ślicznie grupie pierwszej. I zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to kryształ, szkiełko kryształowe. W przełożeniu kart mamy już kochanków. Czyli wielkie arkana, kochankowie mówią o miłosnych wibracjach, o romansie, o uczuciach, o romantycznych chwilach, spotkaniach. Być może o kwestii wyboru, ale na pewno tutaj jakieś też sprawy emocjonalne. Trzy kielichy, być może jest trójkąt miłosny, ale jeśli nie ma trójkątu miłosnego, to jest być może kwestia wyboru pomiędzy jedną a drugą kobietą, jednym a drugim mężczyzną. Tutaj osiem kielichów, wow, osiem kielichów to oczywiście, kochani, rozstanie, odejście, zostawienie uczuć i emocji, które nam nie służą, tak, jakieś tajemnice niewiadome, ukryte sprawy, więc jest na pewno tutaj trójkąt lub dwie kobiety, dwóch mężczyzn do wyboru i od jednej powinniście odejść, powinniście podjąć jakiś wybór i tutaj coś wyjaśnić, ponieważ są gwiazdy, czyli coś, co było sekretem pod osłoną nocy, coś należy wyjaśnić. Natomiast jesteście pełni też nadziei, że wszystko się ułoży. I rycerz pentakli, czyli tutaj zawalczcie o coś, co jest stabilne, co jest na przyszłość po prostu pewne, stabilne, trwałe, jak to się mówi, stąpa twardo po ziemi, ma przyszłość, tak? Zawalczcie o tą osobę, jeśli macie jakiś wybór, tak? Z którą widzicie rzeczywiście coś stabilnego. Tutaj powolny, bardzo powolny rozwój akcji w weekend, ale niemniej jednak zawalczenie o stabilny związek z tą osobą, która oczywiście do tego jest skłonna, a odejście od tych uczuć, emocji negatywnych, które nam nie służą, które nas tylko obciążają, gdzie nie ma stabilizacji, nie ma pewności, jak to się rozwinie. Czyli wyjaśnienie właśnie tych spraw. Dziękuję serdecznie wszystkim grupom i zapraszam oczywiście codziennie na mój kanał. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, piszcie e-maile na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.